Radio Świnoujście, Mateusz Romanowski. Naszym dzisiejszym gościem jest Konrad Skolimowski, aktor, gwiazdor muzyki disco polowej. I właśnie Konrad, pierwsze pytanie. Bardziej aktor, czy bardziej muzyk? Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo często odpowiadam na to pytanie i ja tutaj podchodzę do tego, że człowiek w życiu może grać wiele roli pełnić. Ja jestem ojcem, ja jestem muzykiem, ja też jestem aktorem z wykształcenia. Wszystko to łączę, na razie wychodzi mi bardzo dobrze. Aktorstwo, wiadomo, pojawiło się dużo wcześniej, bo aktorem byłem jeszcze przed szkołą filmową, myślę, że od 7 lat. A muzyka pojawiła się w moim życiu tak już na poważnie od 2-3 lat, gdzie gramy koncerty, tworzymy muzykę. Ale to wszystko fajnie, wydaje mi się, że jestem w stanie to łączyć i tak jak porównuję, to można być bratem, można być ojcem, można być kolegą, tak ja te wszystkie funkcje pełnię. Bardzo wiele osób właśnie te dwie funkcje łączy, muzyka i artysty scenicznego. I właśnie o muzykę mam do ciebie bardzo nurtujące mnie pytanie. W mojej damie zawierasz bardzo pozytywny obraz płci przeciwnej. Tak. A w twoim ogranym Hot 16 Challenge, tutaj oczywiście parafrazuję, świat jest bez wartości, a kobiety nie mają już swojej godności. Wiesz co? Skąd ten dyskurs w twoim... Już ci mówię, już odpowiadam na to pytanie dla ciebie i dla wszystkich słuchaczy. Moja dama to jest kawałek rozrywkowy. Muzyka taneczna, muzyka połączona z nutą latino. To jest taka forma zabawy. Piosenka stworzona pod stacje radiowe, pod kluby, imprezy, szczególnie teraz na ten okres wakacyjny. A Hot 16 Challenge zmotywował mnie do tego, żeby stworzyć coś w klimacie hip-hopu, w którym się zawsze jakoś obracałem, ale nie miałem tyle odwagi, żeby to tworzyć. Więc Hot 16 Challenge zmotywowało mnie, żeby zrobić taki utwór. A jeśli chodzi o sferę hip-hopową, imponowało mi pokazanie tego świata, że nie zawsze jest tak kolorowo i nie zawsze tak jak w tej naszej diskopolowej rodzinie żyjemy w pełni uśmiechu i zabawy na co dzień, że są szybkie samochody, taniec, impreza, to co zawarłem w utworze z Kolim, moja dama. Hot 16 Challenge z wulgarną nazwą w tle opisuje te ciemniejsze strony, jak dzisiaj niektóre kobiety się zachowują, bo na pewno każdy z nas, czy młodszy, czy starszy, obserwuje to, że ten świat się zmienia. I niestety w wielu aspektach tej materii na gorsze wartości, które kiedyś były, tak jak rodzina, solidarność, relacje międzyludzkie, no niestety teraz troszkę zanikają w imię pieniędzy bądź szybkiej miłości, tak jak ja to tam umieściłem. W twoim Hot 16 Challenge zawiera się jeszcze jeden ciekawy nomen omen akcent. Tak? Nominowałeś bowiem Zenka Martyniuka. Tak. I właśnie się chciałem zapytać, czy inspirujesz się polskim królem disco polo? Powiem ci tak, jeśli chodzi o Zenka Martyniuka, to na pewno śledzę jego karierę od dzieciństwa. Jest on takim królem imprez, dyskotek, zabaw tanecznych. Na pewno oddaję mu cześć i chwałę, dużo fajnej roboty robi. Patrzę na to oczywiście z przymrużeniem oka, ale nominowałem także mojego przyjaciela Mariusza Zalewskiego, który stworzył apel dla prezydenta. Nominowałem jeszcze Andrzeja Kozińskiego, nominowałem aktora pewnego z serialu Barwy Szczęścia, Marka Molaka. Także wiele osób odpowiedziało na to. Na Zenka Martyniuka jeszcze czekam. Zobaczymy, jak to będzie. Chciałbyś być kimś podobnego formatu jak Zenek, czy to jeszcze nie powiem ten tak, etap, nie ten powiem czas? Powiem tak, jeśli chodzi o taką skalę, czyli ktoś, kto jest na piedestale, myślę, że jak najbardziej mi to imponuje i chciałbym, żeby formacja z Kolim, czyli zespół, który tworzę i nasz utwór Moja Dama, który dobija do 7 milionów wyświetleń, polecam Państwu zobaczyć na YouTubie, no żeby osiągnąć taki sukces jak Zenek, tak? Wspominałeś na początku naszej rozmowy o ojcostwie i do tego właśnie chciałem przejść. Rok 2020, mimo że jeszcze nie dotarł do swojej połowy, obfitował w wiele ciekawych wydarzeń na świecie, ale wam chyba największy. No w moim życiu... Tak, synek, jak się czujesz w roli ojca? No to jest najważniejsza rola, jaką gram w życiu. Rok 2020 to jest dla mnie najważniejszy rok, bo urodził mi się 6 stycznia syn Jaś. Mam synka, który bardzo szybko przybiera na wadze, bardzo ładnie rośnie, duży chłopak. Co mogę powiedzieć? No, miłość i największe marzenie życiowe moje się spełniło. Teraz jestem spokojniejszy, na wszystko patrzę z pewnego rodzaju dystansem. Bawię się swoją pracą, bawię się działaniami muzycznymi. To jest teraz zupełnie inaczej na to patrzę. Inna perspektywa. Jak człowiek ma dziecko,
to na pewno wiele osób, które są rodzicami, się ze mną zgodzą w tym momencie, że wszystko inne jest teraz tam gdzieś z boku. Dajemy całe serce oczywiście w muzykę, czy tak jak w moim przypadku w aktorstwo, ale już może tak, jak to ujmę, nie napinam się tak bardzo, czerpię z tego przyjemność przede wszystkim. Tak samo w rodzicielstwo trzeba włożyć całe serce i tak jak wspomniałeś o aktorstwie i chciałem się ciebie zapytać o twoją rolę w Barwach Szczęścia. Czy wchodząc na plan wczuwasz się w rolę swojego bohatera, w jego życiorys, czy traktujesz jednak aktorstwo nieco z przymrużeniem oka? No zdecydowanie tak. No, każda rola, każda postać, którą staram się budować, robię jak najlepiej. Nie mogę sobie pozwolić na coś, żebym zrobił to po macoszemu. W Barwach Szczęścia gram od 3 lat, już 3 lata tworzę postać Patryka. Ktoś by pomyślał, że forma czy sztuka, jaką się robi w serialu, jest mniej zobowiązująca niż film, bo też mam na koncie kilka filmów, takich jak Dzikie Róże, które były na wielu festiwalach filmowych w Stanach czy w Niemczech. Ja też troszkę świata zwiedziłem, aczkolwiek jeśli chodzi o Barwy Szczęścia, no wkładam mnóstwo serca, bo mam świadomość oglądalności. Jednak bądź co bądź, Telewizja Polska i ten drugi kanał ogląda bardzo dużo ludzi, bo to jest prawie 5 milionów dziennie, a ja chcę się pokazać z jak najlepszej strony i tą swoją postać, którą mam przyjemność odgrywać. Grać tak, żeby każdy człowiek mógł szukać czegoś takiego, które ma w sobie, żeby te sytuacje, mówię, wiadomo, że tak jak w muzyce mam wpływ na wszystko, bo w muzyce działam stuprocentowo sam, jeśli o to chodzi. Wiadomo, mam też przyjaciół, ale jeśli chodzi o film, tam jestem troszkę okrojony, ograniczony przez reżysera, scenarzystę, więc staram się budować tyle, ile się da. Szukając większej ilości informacji na twój temat, zdałem sobie sprawę, że jesteś bardzo wszechstronną osobą. Dziękuję. I chciałem się zapytać o motoryzację. Skąd to zamiłowanie do bawarek, do BMW i który model? To chyba wiem, o czym mówisz. Te samochody zawsze były obecne w moim życiu. Jakoś jestem dzieckiem, które urodziło się w latach 90. i wtedy te samochody były synonimem luksusu na naszych drogach. BMW, Mercedes to były takie auta, które były rzadko spotykane na naszych drogach. Coraz częściej oczywiście z upływem czasu, bo wtedy jeździły Polonezy, Fiaty 125P również. I jakoś imponowały mi te samochody. To było takie moje marzenie. Ja inne samochody też miałem. BMW to nie był mój pierwszy samochód, ale zawsze marzyłem, żeby mieć w swoim garażu. Przez ten okres czasu miałem już 4 takie samochody, więc bardzo je lubię. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj Konrad Skolimowski. Skolim, Radio Świnoujście, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.